Ojciec mój nie bał się dowodzić szarżą przy pomocy tej szabli w 1939 roku. Był bardzo spokojnym człowiekiem, prawnikiem z wykształcenia. Nagle jest wojna, nie ma wyboru, trzeba walczyć. I dowodził szwadronem kawalerii. Znajdowali się w miejscowości Kałuszyn, to jest tak, godzina samochodem na wschód od Warszawy, i poszli na wroga. Zdobyli miasto, rozgromili pułk piechoty niemieckiej i uratowali 6 tysięcy Żydów. Ojciec mówi, że ja muszę pójść w jego ślady. Polacy znowu idą na wojnę, ale wojnę, którą po pierwsze wygramy, po drugie nie będzie żadnych trupów i ofiar, i po trzecie, bo jest to wojna o przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie. Nie będzie trupów. Jest to idealna wojna, nie? Może być dużo emocji, pasji, ale żadnej przemocy. Więc ta szabla nie jest symbolem przemocy, tylko symbolem odwagi. Ja się nie boję. Wybory są za 4 dni, ale my już odnieśliśmy zwycięstwo. Po pierwsze dlatego, że tylu z was uwierzyło w to, co ja robię, tylu z was mnie wspiera. A po drugie, że zaczynamy istnieć w tym mieście, w mediach, w polityce i dzisiaj na Trafalgar Square, dzień naszej flagi, żeby Anglicy i wszystkie inne nacje tutaj widziały naszą dumę, że sroce spod ogona nie wypadliśmy. Mało tego, uratowaliśmy ten kraj. Taka jest moja misja. Chcę wam powiedzieć, że już osiągnęliśmy jedno zwycięstwo i to duże zwycięstwo, dlatego że w piątek jeden z dwóch kandydatów na burmistrza Londynu, Zach Goldsmith, konserwatysta, powiedział, że wesprze moje dwa główne polskie postulaty. Po pierwsze, żeby w Śródmieściu Londynu powstał pomnik poświęcony pilotom polskim z tekstem, że myśmy im dali zwycięstwo. To jest pierwsze. To już jest obiecane. Oczywiście ja muszę go dopilnować, nie? Ale obiecał. Druga obietnica, jeśli chodzi o polskie szkoły sobotnie, że będzie wspierał finansowo, jeśli wygra wybory. Dlatego ja od samego początku mówię, że ja może nie zostanę burmistrzem, może nie, na tyle nie wygram tych wyborów, ale nie mogę ich przegrać. I my nie możemy przegrać i wygrywamy. I jego obietnica to jest pierwsze konkretne, namacalne zwycięstwo. Drugie zwycięstwo to jest nasza obecność tutaj dzisiaj. Trzecie zwycięstwo w sondażach już jestem na wysokości 1,5% głosów tego miasta. To może się wydawać bardzo mało, ale to jest ze 40 tysięcy głosów. Brawo Janek! Brawo Polacy! Co to znaczy? To jest mało, ale to jest bardzo dużo, bo od zera parę miesięcy temu już jest 40 tysięcy ludzi, nie tylko Polacy, którzy mnie wspierają. Do czwartku będzie 100 tysięcy. Będzie. Obecny, ustępujący burmistrz Londynu, Johnson, wygrał 60 tysiącami głosów. Jak to działa? Każdy z was ma dwa głosy. Pierwsza preferencja, druga preferencja. Więc pierwszy na mnie oddać, a drugi głos na tego Zacha, konserwatystę, który nam obieca. Jego poglądy mnie nie obchodzą. Mnie obchodzi to, co on dla nas zrobi. Tak?